temu chcieli pewnie. Oj tam, oj tam. Powiedz w końcu, Beba, co ty masz? Zdrowie. Zimna. Zimna, tania wódka jest najlepsza jednak, Beba, masz rację. No tania, nie. No ale 16 złotych padałeś, nie? 14, no. Nie 14. O, to musi być trunek przedni. Wyrobowa. Pack drill. Ktoś z was grał w PXS pack drill? O nie, sorry chłopaki, na Steamie ja widzę. Ja też tłumaczył. Wszyscy widzę... jakoś tłumaczyli. Ja widzę, że na Steamie jest Magika. Dwa dni do końca zostało, to ja muszę w to grać, sorry. Nie będę grał z kim. Magik? Pax of Enki? Co to jest? Nie, to przecież żartuję, żartuję. Nie wiem, to coś jest. Ty grałeś kiedyś, Beba, jeszcze oprócz Army, Iron Fronta w jakieś inne gry, czy nie? Operacja Flashpoint. O, Flashpoint to była klasyka. No, ale to ten sam worek, no. Dobra, Flashpointa nie wymieniłem. A w inne gry grałeś? Panzer. Poczekaj. Bo ja wróżę z gier, które grałeś. Naprawdę. No to bardzo. Znaczy ja wróżę, musisz mi powiedzieć te gry, a ja tu ci powiem, co ci czeka wieczorem. Na pewno opierdol od żony, ale może coś jeszcze wywróżę. Ale z twojej prawej mogą wyjść. Do siedzi trochę. Druga wojna światowa Fighters. Nie słyszałem. Armed First. Trójka, dwójka. A Ameryka sam wygrałeś? Grałem. Na jakiej pozycji? Krawkarz. USA Air Force F-18. Matko, matko, jeszcze tak. Mortal. Wszystkie wersje. Ktoś zna te gry w ogóle? Chłopaki. A czy Mortal to tylko... Soldiers of Fortune. Soldier of Fortune. A to w to kiedyś grałem na Amigę. Unreal. Dobra, jak Przewiliś! W stacji trzech łazi. Kurwa, we dwóch się zapierdali, ty. Niech są zrobić napad na pokój. Dziękuję, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dobra, idę was pocisnąć w redzie. Ty, bo cię tu ragi wycisnął. Ile ty już masz lat, czyli? 20. Ja, pierdolę, ty już taki stary jesteś. No, stary chuj ze mnie. Młoda pompa. Czyż ma tylu ludzi w klanie? Ja same dzieciaki w wieku od 9 lat. No to co, ale klan, generałem jest.
Zał sobie klan, też będzie generałem. Już zakładałem klan. Jaki? Bieski? Nie, GVS. GVS. Co to było? Coś się grało? GVS, no założyłem ten klan 5 lat temu. No w coś się grali? Lola? No nie, w latach jeden koleś tam przez urywek czasu odpalił sobie wallhacka. Bo wszystko widać, że widzi we ściany. I to był klan, który zajmował pierwsze, drugie miejsce w lidze Red Orchestry. No i było wszystko widać. Nie katnie! Ale właśnie, kurde, Roxar wali. Szarik, ty się takiemu Roxaru robi, kurde, ledwo się to nauczyło grać i już się potrafi zabić, ty. No ja wiedzie za dużo, czy bardziej w tej chwili. Ej, wiecie, że Beba jest mecenasem sztuki? Beba? Wiemy, wiemy. No, dziś, wracam dzisiaj ze szkoły, jakiś plakat jest na ty, bo ci ścianie. Zamknij się. Co? Zamknij się. Mów, mów. Bo my nie jesteśmy z Warszawy, nie jesteśmy ze stolicy, tylko z prowincji. Ty. Ktoś wiedzie, co się tam dzieje w Polsce. Wiesz, nie wiedziałem, Beba, że ty zbierasz dzieła sztuki. Myślałem, że kapsle. Ale Kadle, też nie coś zrobię. Ale co? Dobra, ale wiesz, Kadle, też wiesz, kiedyś zyskałem na wartości. Ale dajcie Deepowi dokończyć, no, opowiadaj. No. Nie wiem, teraz Beba ten się spluł do mnie, nie wiem, czy mam mówić. Cicho, no, mów. Cicho. Beba, no dobra, mów. Że się splułeś do niego. Mów, niech temu, wiesz, no. Temu naszemu Andrew łyso będzie. Tak. Będzie się śpiewał Whistle Baby, Whistle nie no, Baby. Idę ze szkoły. Znaczy, zanim ty powiesz coś, to ja chciałem powiedzieć, że Andrew też jest mecenasem sztuki, bo przysłał mi router, a jestem artystą. I teraz na nią z wami gram. Kupiłeś router? Wysłałeś router Ryszce? Ty... Ale to... No, to Neti, no. Słuchaj... No dobrze. Słuchaj... Teraz trochę mi śmierdzi plastikiem w domu, już mówiłem, ale spoko, jakoś idzie. Słuchaj, a ja mam takie pytanie. No. Deep, dawaj. Kurde, swojego zabiłem. Przez was. To tylko tak. Dlatego Beba... Żeby... Asia. A to Deep niech opowie o mecenasie, no mów. Ej, no i idę z tej szkoły. No i patrzę... Tak, spojrzałem. Patrzę, jakiś taki plakat, jakaś wystawa organizowana, co nie? No i tak czytam, co tam, jakiś artysta, nie wiem, nie znam, pierwszy raz słyszę o tym człowieku. Patrzę, organizatorzy czy sponsorzy i patrzę, piekarnia Beby na samym dole. No to sobie myślę, no. A wejdź teraz na Dakar i zobacz ciężarówkę. To teraz ciężarówka kupiona, a za kalce ludzie jedzą. Nie. Ciężarówka i jedzie nasz kolega z firmy. Co i co za pieniądze? Aż tak zabłądził? Aż tak zabłądził? Te bułeczki nie będą świeże. A macie ręce w sztocie Rogala? Co? Naprawdę, Robert Jachacy. Jachu. Chyba super chłopak. Jedzie jako kierowca. To po takiego słyszycie na rada, bo to tak nie będzie. No skąd to mapę iść, no? Friday. Dobra mapa, wyczyć? Tylko trzeba ją... Trzeba to pochwalić sobie. Ja już tak nie tylko ja mówię, że teraz puścimy głosy, to tam ludzie może się zajawią, będą też głosować, nie? Ja myślę, chłopaki, że jak się spotkamy następnym razem, to każdy przy niech kratę wody, ja też, i będziemy tak się wymieniać nawzajem, nie? Za zasługi. I zostanie w rodzinie wszystko. No ale to może jedna krata wystarczy. Od Oki bierzemy... A, no, tak. I dwie orężady. Czytałeś, a się tam oglądałeś? Tak, tak. To są chcinie, to są takie cholery. Mają fajne miejscówki, nie da się, nie ma się jak przebić.
Bo to zła kobieta była. No, stary chuj jestem. Andrew od rana, słuchaj, od dzisiaj. Co ty jesz znowu? Coś go trzęsie. Wypiję, to nie będzie go trzęsło. W co gracie? Taki pytanie, głupie pytanie. Gramy w LoL'a. A ty, Szasie, wypiłeś, czy jeszcze nie? Kurwa, co ja wiesz, jestem prześmiet, co ja ty pierdolił po pijanemu. A może w końcu mądrze zaczniesz gadać, nie wiadomo. To sobie idę. Słuchaj, słuchaj, Andrew się cały czas ukrywał, ale to owsik. Wybrał mu coś, to owsiak. Owsik, nie owsiak. Masz zakaz pedałowania od dzisiaj. Co? Gdzie ty to słyszałeś? No słyszałem, jak ty mówiłeś. To chyba nie ja byłem, bo przecież... No co, jak to nie? Ty się ukrywałeś ty, tak długo. Słuchaj, ja nie mam nic przeciwko temu, wiesz, ja mam kupę, wiesz, no okej, okay. Ja jestem wyrozumiały. Nie wiem jak Ryszka. Deep tego nie zrozumie. A co insynuujesz, że co? Nie, co ty? Ja Andrzeja znam, był u mnie pod własnym dachem, go gościłem w normalny, spoko chłop. Naprawdę? A no mówi tak... Go... Może ty jesteś taki? Słuchaj, miętki ten nasz Andrew. Chciałbyś być taki miętki jak ja. Słuchajcie, to się nagrywa? To się nagrywa? No już jesteś nagrany. Już dawno jesteś nagrany. O matko, to wszyscy będą wiedzieli o Asie. To się nazywa teraz fachowo coming out, coś takiego. Ale Beba, to jak tak mówiłeś, takim głosem też jest nagrane. Że ja? To wszyscy wiedzą, ale że ty, Beba... Będziemy musieli nazwę klanu zmienić w tym wypadku. 6P2P.